dasz się skusić na chwilę przyjemności z Kinder Choco Fresh? Przepyszny krem z orzechów laskowych i chłodne mleczne nadzienie w krupiącej czekoladowej polewie. Kinder Choco Fresh. Mała chwila wielkich przyjemności. Debata dnia Polsat News, Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór, a w debacie mnóstwo tematów na finisz tego ekscytującego politycznie tygodnia, bo i pytanie, co dalej z Turowem po przerwanych przez Czechów rozmowach w Sejmie. Wielkie emocje przy dyskusji o zaostrzeniu kar dla kierowców, ale na początek polska konstytucja i próba zmiany tej konstytucji przez Donalda Tuska i przez Platformę tak, żeby Polska nie wyszła z Unii Europejskiej, bo mówi Donald Tusk, grozi nam polexit. Pierwsi goście programu Karol Karski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. I senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Dobry wieczór, panie senatorze. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. Panów argumenty za chwilę. Na początek ten właśnie projekt zmiany konstytucji, ta propozycja. Posłuchajcie państwo. Zdecydowaliśmy się zebrać podpisy, a następnie złożyć nasz wniosek o zmianę konstytucji. Celem tego wniosku jest taka żelazna gwarancja, że nikomu do głowy nie przyjdzie, aby w głosowaniu w Sejmie nocnym zwykłą większością głosów na polecenie lidera eurosceptycznej partii wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To jest typowa wrzutka Donalda Tuska. To jest wyłączna próba grzania tematu i okłamywania społeczeństwa, jakoby rządzący chcieli wyjść z Unii Europejskiej. Tego tematu w ogóle nie ma i nie będzie. Karol Karski, na początek komentarz do tych słów na polecenie szefa eurosceptycznej partii w którymś momencie, tak? Że teraz państwo udają, że jest jednak to partia proeuropejska, że chcemy być w Unii, jesteśmy, ale w którymś momencie coś się zmieni i na polecenie szefa eurosceptycznej w rzeczywistości partii zaczną państwo wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. Co pan na to? To jest taka typowa gra na polaryzację. Pan Donald Tusk rzeczywiście nie jest w stanie przedstawić jakiegoś merytorycznego programu. Wracając tutaj do polskiej polityki też nie przyniósł ze sobą jakichś merytorycznych propozycji. Natomiast chce nadal dzielić. Każe swoich wiceprzewodniczących za udział w publicznych spotkaniach. Jeśli tam się gdzieś tam w zasięgu wzroku znajdą posłowie PiS-u. Jeśli się bratają za bardzo z posłami PiS-u na tych publicznych spotkaniach. Wczoraj spotkałem jednego z posłów Platformy Obywatelskiej. Zapytałem się, czy nie boi się tak stać koło mnie, bo mogą nam zdjęcie zrobić. Powiedział, że on nie jest taki, ale następnie się tak troszeczkę jakby zaczerwienił. W związku z tym zdradzi pan nazwisko, czy Oczywiście, nie? Oczywiście, że nie. Będę go chronił do samego końca. Natomiast, proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość w trakcie referendum akcesyjnego namawiało Polaków do głosowania za. Między innymi na zasadzie jakby conditio sine qua non. To był 2003 rok, panie profesorze. Tak, tak, ale... Szmat czasu. Mogło się trochę pozmienić. Ale zdania nie zmieniliśmy, także dwa tygodnie temu Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości jeszcze podkreślał bardzo mocno, że Polska czerpie korzyści z członkostwa Unii Europejskiej, nie ma żadnych powodów do występowania. Ja dzisiaj jakoś specjalnie nie śledziłem mediów, ale widziałem wystąpienie Donalda Tuska. Jakoś tak się zdarzyło, że włączyłem telewizor i wysłuchałem tej propozycji. Ja nie wiem, kto pisał tę nowelę konstytucyjną. Ona jest po prostu źle legislacyjnie sformułowana. Jeśli tak jest napisane w tym dokumencie, tak jak czytał to Donald Tusk, że do wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzebne jest, to ja bym zwrócił uwagę na to, że
umów konstytuujących Unię Europejską się nie wypowiada. I one nie podlegają wypowiedzeniu, ponieważ same formułują inny sposób wystąpienia. Artykuł 50 zupełnie inaczej definiuje. Mówi o notyfikacji przez rząd państwa członkowskiego takiego działania i to nie jest wypowiedzenie w rozumieniu Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów. Jeśli nawet możemy prześledzić tutaj przykład Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski po przeprowadzonej procedurze wewnętrznej, właściwej dla państwa członkowskiego, notyfikował i w momencie, kiedy nastąpiło wystąpienie, wtedy też umowy konstytuujące Unię Europejską w stosunku do tego państwa wygasły. Dlatego tam jest też powiedziane, że albo w referendum ogólnokrajowym, czyli tak jak to zrobili Brytyjczycy, przeprowadzili referendum i potem Ale mówimy jakby o... Jak się zdziwili wynikiem referendum. O pewnym błędzie legislacyjnym. Ja myślę, że ta propozycja nie jest ani przemyślana właśnie merytorycznie, bo nikt nie chce występować z Unii Europejskiej, a z drugiej strony nie jest przemyślana formalnie, bo to, co zgłasza dzisiaj Donald Tusk, bynajmniej nie zapobiega takiemu działaniu. I jeszcze jest jeden aspekt. Tutaj jestem bardzo ciekawy jakby stanowiska pana senatora. Widać, że Donald Tusk zakłada, że nie tylko w Sejmie byłaby potrzebna większość 2/3 głosów, ale i w Senacie. Czyżby Donald Tusk się obawiał, że opozycja sprawująca jakby kontrolę, która ma większość w Senacie, mogłaby coś takiego przegłosować nawet zwykłą większością głosów. Czy to nie jest jakiś brak zaufania? Nie wiadomo, jaki będzie układ sił w przyszłości w Senacie i w ogóle jaki będzie układ sił politycznych. Ale rozumiem, że rozmawiamy o jakiejś dalszej przyszłości. Ale może pan senator się odniesie. Ale jeszcze jedna kwestia, jeśli można. Panie profesorze, bo... Nie, no bo to jest ciekawy temat, bo... Ja wiem, ale pan wsiadł na konika i pojechał, a chciałabym... Taki żeby... naprawdę o niczym, ponieważ nikt nie występuje z Unii Europejskiej. Poważna sprawa i Brytyjczycy pokazali, że mogą zatrząść posadami Europy. Pan senator Krzysztof Brejza, dobrze, to kto to napisał? Bo słyszał pan zarzut, że to w ogóle nie ma sensu. Ja bym to lepiej wam napisał. O, jaka oferta? Panie redaktor, panie profesorze, ja wierzę, że pan jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Tylko powiem szczerze, jako politycy koalicji, słuchając pana profesora kolegów, obserwując ich zmianę języka, zniechęcanie Polaków do Unii Europejskiej, konferencje, na których prezentują przekłamane informacje dotyczące korzyści, to obawiam się, że za kilka miesięcy pan profesor może być w mniejszości w swoim ugrupowaniu. I przyjdzie polityczny sygnał do tego, żeby nocą przeprowadzić taką, a nie inną ustawę, aby dać odpór tym strasznym Niemcom, tym Francuzom, tym Czechom, którzy nam tutaj zagrażają, tej strasznej Komisji Europejskiej, TSUE i innym z Unii Europejskiej, o których tak dużo słyszymy. Stąd inicjatywa zmiany konstytucji, tak by w konstytucji zapisać, zagwarantować to pragnienie Polaków, pragnienie pokoleń Polaków od czasu żołnierzy generała Andersa, przecież od czasu Armii Krajowej, od nawet żołnierzy wyklętych, na których też państwo tak się często powołujecie. Przecież pragnienie od lat 40. poprzez Radio Wolna Europa, poprzez Ruch Europejski, w którym działali również Polacy, niedopuszczenie Polski do planu Marszala, pragnienie obecności Polski i Polaków w świecie Zachodu. Pragnienie, które zostało zrealizowane kilkanaście lat temu, dzisiaj może być w ciągu jednej nocy przekreślone. Wszystko na to wskazuje. Kiedy ja słyszę o uchwale komitetu politycznego, ugrupowania rządzącego, w której to potwierdza się wolę, że rzekomo ludzie, którzy akceptują konferencje podważające korzyści dla Polski, przyjmują uchwałę
o tym, że Polska czerpie korzyści z obecności w Unii Europejskiej. To wszystko jest niespójne. Wiemy, że w samym obozie partii władzy trwa spór na ten temat. I obawiamy się tego, że przyjdzie taki ranek, gdzie Polacy mogą dowiedzieć się o tym, że w nocy przegłosowano wyjście Polski z Unii Europejskiej i na to naszej zgody nie ma, dlatego ten bezpiecznik. I wyciągamy też oczywiście rękę do wszystkich ugrupowań parlamentarnych, zarówno w Sejmie, będziemy o tym też rozmawiać, tak żeby stworzyć większość zmieniającą konstytucję, tak żeby uniemożliwić realizację scenariusza czarnego. A przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że taki scenariusz może się bardzo szybko potoczyć. W świecie, w którym wiele słów nieprawdziwych na temat Unii Europejskiej pada, słów, które wypowiadają przedstawiciele partii rządzącej, te słowa mogą doprowadzić do politycznej tragedii dla Polski. Sytuacja się zmienia też przecież na świecie. Budowany jest sojusz Stanów Zjednoczonych z Wielką Brytanią, z Australią, przeciwko Chinom. Rośnie pozycja w ogóle Chin. Unia Europejska również ulega przeobrażeniom, a niestety w tej sytuacji konfliktu rządu z władzami nie tylko Unii Europejskiej, ale z poszczególnymi wieloma państwami Unii Europejskiej. Co o tym rozmawiać też w tym programie? Tego czarnego scenariusza. Bo przyzna pan, panie profesorze, że to nie jest tak, że wszyscy w Zjednoczonej Prawicy są tak mocno proeuropejscy. Solidarna Polska ma jednak zupełnie inny kurs. I tutaj zresztą jeden z ważnych polityków tego ugrupowania, Janusz Kowalski, powiedział, że jak tak dalej będzie, to on za kilka lat zagłosuje za tym, żebyśmy z Unii wychodzili. Po prostu. Ale jeszcze raz powtórzę, nie ma absolutnie takiego zagrożenia. Zresztą nawet gdyby kilka osób miało takie poglądy, jak pani mówi, to i tak nawet nie byłoby bezwzględnej większości w parlamencie. Tutaj pan senator nie odniósł się do tego, jak to wyglądałoby potencjalnie w Senacie. Nie, to jest po prostu taka wrzutka PR-owska. Tutaj Donald Tusk jest tak zdecydowany po prostu iść tym schematem, który sobie opracował, gdzie nie ma żadnych kolejnych jakby elementów programowych, tylko właśnie ta gra na polaryzację, że zgłosił tę propozycję dzień po przedłużeniu stanu wyjątkowego, kiedy konstytucja... Ale wcześniej to się zgłaszał. Kiedy wiadomo, że przez dosyć długi czas w trakcie trwania stanu wyjątkowego, także po jego zakończeniu nie będzie można przeprowadzać zmiany konstytucji. Więc to jest taka wrzutka nierealistyczna na ten moment. Ja rozumiem, że to jest czas na to, żeby o tym rozmawiać. Mówisz, że to jest test dla wszystkich partii i czy chcemy w tym teście wprowadzać żelazną konstytucyjną gwarancję. Jeżeli ktoś jest za, to po prostu nie ma problemu, żeby to przegłosować. A jak będzie przeciw, to jest coś tutaj podejrzanego, krótko mówiąc. Znaczy ja myślę, że pan senator Brejza powinien być przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, bo przynajmniej bardziej składnie tak umiejętnie wytłumaczył, o co chodzi jego ugrupowaniu. Ja śledziłem wypowiedź pana Donalda Tuska i taki troszeczkę byłem zawiedziony, że tam po prostu nawet brakowało takiej spójności wypowiedzi. No ale no dobrze, no każdy ma takich szefów, jakich sobie wybiera, więc znaczy ja myślę, że to pokazuje, jak bardzo jałowa merytorycznie jest Platforma Obywatelska, bo rozmawiamy o czymś zupełnie nierealnym, o czymś, co może gdzieś tam wybrzmiewać na skraju wielkiej polityki, natomiast jest ani nierealne, ani w Sejmie, ani w Senacie uzyskanie zwykłej czy bezwzględnej większości głosów w tym zakresie. To jest takie wyważanie otwartych drzwi. Panie senatorze, oferta, ale tak złożona, no jednak przez, nazwijmy to, przeciwnika politycznego dla pana. Pani redaktor, bardzo, bardzo spójna wypowiedź była pana przewodniczącego, pani profesorze, bardzo konkretna, odwołująca się do rzeczy fundamentalnej. Dlatego nie mogę zgodzić się z pana profesora tezami. No, obecność Polski w Unii Europejskiej jest fundamentem rozwojowym. I nie można mówić, że my mówimy o rzeczy mało istotnej dla bezpieczeństwa Polski w sytuacji, w której wschodnia Ukraina opanowana jest, oderwana od rządu w Kijowie, oderwany jest Krym.
Rosja prowadzi bardzo agresywną politykę w celu również rozbicia i osłabienia kontaktów państw Unii Europejskiej, przykład zbliżenia węgiersko-rosyjskiego. Niestety do tej polityki zaczyna ciążyć, bierze w tym udział też rząd PiS i w tej sytuacji takiej destabilizacji, bo my tak się przyzwyczailiśmy, że weszliśmy do Unii Europejskiej i przed Polską, przed Polakami długa, jasna, prosta droga, wszystko będzie dobrze, koniec historii, można powiedzieć. Nie, jest zupełnie inaczej. Ale czy pan myśli, panie senatorze, że Polacy, powiem tak, no nie wiem, kupią tę narrację, tak? Że jest rzeczywiście takie zagrożenie i... Nie muszą kupować narracji, bo to nie jest narracja, to jest prawda. Proszę zobaczyć, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się na Białorusi. Proszę zobaczyć, co dzieje się... One nie są w Unii Europejskiej. Co dzieje się za wschodnią granicą, panie profesorze. Jak wielkie zagrożenia czyhają w Europie Środkowej. Polska może być albo na wschodzie, albo na zachodzie. Albo w kręgu cywilizacji atlantyckiej, zachodnioeuropejskiej, albo w kręgu cywilizacji rysowanej przez Władimira Putina, przez Dugina, tego takiego ruskiego nacjokonserwatyzmu, gdzie Rosja będzie chciała uzdrawiać świat Zachodu swoimi metodami. I niestety część z tego języka jest przyjmowana przez polityków Zjednoczonej Prawicy. Wchodzą w tę narrację raczej nieświadomie niż świadomie. Stąd obawa, że w tej polityce, która jest bardzo dynamiczna w ostatnich miesiącach, pojawi się chęć u prezesa Kaczyńskiego do wywrócenia stolika, ale to będzie takie wywrócenie. No, ale jeżeli chodzi o kwestie wschodnie, to mam wrażenie, że w tej chwili Unia Europejska oczekuje od nas, żebyśmy przede wszystkim strzegli wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czy nie wiem, jakie są oczekiwania może, panie profesorze, w Brukseli przede wszystkim pod tym względem? Bo z jednej strony właśnie płynie takie mocne stwierdzenie, że ta granica jest nienaruszalna, ale z drugiej strony jest mowa o kwestiach humanitarnych i wezwania do właśnie humanitarnego traktowania uchodźców. Czy podsumowując ten wątek konstytucyjny, to ja przypominam sobie słowa Lecha Kaczyńskiego w 2003 roku przed referendum akcesyjnym, był wtedy jeszcze prezydentem Warszawy. Dwa lata później miał zostać prezydentem Polski. Ja z nim rozmawiałem właśnie na temat przyszłego polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. I on mi to tak przedstawił. Karol, słuchaj, to jest tak, że Polska nie może znajdować się w szarej strefie między Niemcami a Rosją. I dlatego powinniśmy być członkami Unii Europejskiej. Kiedy już będziemy, to będzie to dobre dla polskiego bezpieczeństwa w każdym wymiarze gospodarczego, militarnego, politycznego. Ale pamiętaj, że to też potem nie będzie sielanka. Potem będziemy musieli dbać o nasze sprawy, o naszą pozycję. Wiemy, że tak jest. No to mamy problem. No to mamy taki problem wraz. Jakby chciałam chwilę o granicy, ale skoro pan o tym mówi. Mamy problem w relacjach. Nie mamy terminu zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy i jesteśmy na to po prostu źli, tak? Trwają negocjacje. Znaczy, no musimy się nauczyć, że zawsze jest jakiś, w stosunkach międzynarodowych zawsze jest jakiś szum. My jakoś tak jesteśmy takim narodem bardzo wrażliwym na swoim punkcie. Coś się złego dzieje, ktoś za naszymi plecami coś mówi, w związku z tym to bardzo łatwo wychwytujemy. Ale mówimy o wstawaniu nie każdy na to tak reaguje. To jest tak, znaczy ja mam akurat sygnały z instytucji unijnych, że ten Krajowy Plan Odbudowy zostanie wkrótce zatwierdzony. Tam zostanie obudowany pewnymi elementami dodatkowymi, natomiast jakby... Ale elementami dodatkowymi dotyczącymi czego? Praworządności. Znaczy pewnymi dodatkowymi elementami, które tak naprawdę nie będą wpływały na istotę realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Ale czego będą dotyczyły te dodatkowe elementy, skoro trzeba obudować ten plan, żeby dać nam pieniądze, tak? Tak rozumiem. Znaczy powiem tak...
obudować ten plan pewnymi regulacjami właśnie z zakresu inżynierii finansowej i dokonać po prostu przelewów tych środków. W związku z tym to jest kwestia tego typu, że ja sądzę, że to nawet nie będziemy musieli do końca października czekać, aż te środki wpłyną do Polski, te z tej transzy gotówkowej, bo ta transza pożyczkowa no, nie jest aż tak wiele warta, natomiast ona jest elementem tego pakietu. Natomiast naprawdę wartość mają te środki gotówkowe. Kilkanaście procent zaliczki pierwszej, która kraje już, część krajów została. Tak. Zresztą pamiętajmy też, że akurat na skutek przedłużania się tu procesu ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy w Polsce, ten projekt trafił do Komisji Europejskiej stosunkowo późno. Tutaj też nie będę przypominał roli Senatu, ale także były pewne wcześniejsze jakby elementy. I no, trafił takie miejsce kolejki, w jakie trafił. Ale była też właśnie rola, jeszcze raz powiem, Solidarnej Polski, która bardzo nie chciała ale się zgodzić. Ale do także krzyczy, pana marszałka Grodzkiego że źle się Senatu, stało który, i że oni, ja mówiliśmy, który czekał 30 że dni, będzie... który czekał 30 dni. Zabrakło tygodnia po prostu, panie żeby to jeszcze przed wakacjami rozwiązać. Czyli wina Senatu, tak, że teraz tak długo czekamy? Nieprawda. Nieprawda. Żadna wina Senatu. Nie ma to żadnego znaczenia. Mamy sytuację skłócenia rządu z wszystkimi partnerami w Unii Europejskiej. Od tego sławnego 1 do 27 po konflikt z Niemcami, Francuzami, Holendrami, Duńczykami, teraz Czechami. Jak budować pozycję Polski w Unii Europejskiej, w najsilniejszej organizacji, można powiedzieć, w historii współczesnego świata, takiej organizacji stricte politycznej, gospodarczej. Jak budować pozycję Polski, która jeszcze 7 lat temu była liderem Partnerstwa Wschodniego, była taką bramą dla Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, gdzie teraz rolę Polski przejmuje Rumunia albo Litwa. To minister spraw zagranicznych Litwy zabiega nie tylko o wzmocnienie pozycji Ukrainy w relacjach z Unią Europejską, ale chociażby o członkostwo w NATO. Polska bardzo dużo straciła. To jest polityka izolacjonizmu. W skrajnej formie stosowana w Albanii w latach 70., 80., ale takiego izolacjonizmu, który może doprowadzić rzeczywiście do tego polexitu. Znaczy, no rzeczywiście Albania to skrajne absolutnie formy, biorąc pod uwagę budowanie bunkrów, do których cały naród miał się w razie zagrożenia przypomnę, nie jest członkiem Unii Europejskiej. Ale bardzo by chciała. I tam przy wjeździe do Albanii są flagi unijne, bo oni deklarują każdym po prostu centymetrem, że chcą być w Unii. 80. w Albanii oczywiście, ale mechanika sprawowania władzy jest podobna, czyli budzenie permanentnego lęku w społeczeństwie, szukanie wroga albo wewnątrz w postaci... To o Donaldzie Tusku. Ale chce pan powiedzieć, że PiS tak rządzi Polską, jak Enver Hoxha Albanią rządził? Panie senatorze, bo to... Nie, mówię o pozycji... Dla tych, którzy wiedzą, kim był Enver Hoxha, to można się przerazić. Jeżeli my podstawowej, prostej rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić z Czechami, no umówmy się, to nie jest żaden agresywny naród, to są Czesi, to jest Grupa Wyszehradzka. Szanowni państwo, jeżeli my przez 2 lata, mając sygnały o tym, że jest konflikt, że mają zastrzeżenia dotyczące Turowa i przez 2 lata nie ma ambasadora nawet w Czechach. Ambasada zajmuje się rozsyłaniem w Pradze jakichś ostrzeżeń do ministerstw w sprawie bodajże aborcji, a nie ma ambasadora tam powołanego i ta sprawa Turowa nie jest rozwiązywana przez tak długi czas. To chodzi o porównanie właśnie takiego izolacjonizmu. Żeby szukać wroga również na zewnątrz i niestety część swojego elektoratu... Ale tu nie ma żadnej wrogości między Polską a Czechami. Chcę powiedzieć, że trochę właśnie, bo mamy ostatnie 2 minuty, trochę pan zaczął wprowadzać ten temat, który jest kolejnym tematem debaty dnia, bo za moment właśnie o Turowie, o tym co dalej minister Kurtyka mówi, ale to Czesi zerwali umowy, to Czesi nie chcą się z nami porozumieć, położyliśmy dobrą ofertę, a tam nie ma woli, panie senatorze, żeby w ogóle się dogadać.
Tak twierdzi rząd, ale pamiętamy przecież spotkania i wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej jeszcze rok temu. Pamiętamy spotkanie ministra Rała też z odpowiednikiem czeskim. Pamiętamy wniosek, na wniosek między innymi posłów Koalicji Obywatelskiej w marcu komisje sejmowe, gdzie ostrzegaliśmy przed tym problemem. Wiadomo też, że oczywiście jest kampania, trwa kampania wyborcza tak. w Czechach. No, ale to nie trzeba było doprowadzać do tego momentu. Rząd miał 2 lata na to, żeby podjąć rozmowy. No to jest tak jak z sąsiadami we wspólnocie mieszkaniowej. No ktoś kogoś zalewa permanentnie przez długi czas. My zwracamy uprzejmie uwagę, prosimy, chcemy rozmawiać. No i w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji. A dobrze, i teraz chcemy płacić, a ten sąsiad mówi nie, więcej, jeszcze więcej. Ostatnia minuta, Karol Karski, a propos tego Turowa, no bo my mówimy, że nie zapłacimy, to że kopalni nie zamkniemy, to wiemy, ale jakim cudem mamy nie zapłacić tych kar? Znaczy te kary jakby są tutaj... Znaczy ja sądzę, że my ich w końcu nie zapłacimy i to z zupełnie innego powodu. No to ściągną po prostu, nam. Nie, to jest precedens, aby nakładać kary w przypadku niewykonania postanowienia tymczasowego. Ale chcę pan powiedzieć, że nawet jeśli jest taki precedens, ale to zostało powiedziane, to Trybunał narazi się na taką kompromitację, że nie ściągnie kar, które... W przypadku zamknięcia sporu, wycofania przez stronę czeską, to będzie należało do Trybunału. Ale nie wycofali. Znaczy, pani redaktor, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie po wyborach w Czechach ta sprawa w jakiś sposób się uspokoi. Myśmy już na początku tego roku zawarli porozumienie w Libercu dotyczące właśnie tej kwestii i widać, że rząd czeski, nawet jakby nie było niewielkie tu natężenie tego problemu w samych Czechach, no nie chce wykonywać tego ruchu bezpośrednio przed wyborami. Natomiast w zasadzie wszystko, prawie wszystko jest już uzgodnione. A te kary, o których mówimy, to powiem tak, kwota proponowana przez Polskę do wypłacenia Czechom 45 milionów euro to jest kwota 3-miesięcznych kar, które są w tej chwili. A gdybyśmy się porozumieli z nimi wcześniej, to ile byśmy zapłacili? Ale tak jak mówię, to są środki jakby pozostające w ramach tego sporu, tutaj niewiele rozbieżne. Ja mówię tylko o tym, czy gdybyśmy się zdecydowali płacić wcześniej, to ile milionów euro byśmy oszczędzili wtedy? Znaczy, tak jak powiedziałem, ja uważam, że jest jeszcze pole do tego, żebyśmy w ogóle tych kar nie zapłacili, żeby taka była decyzja finalna Trybunału przy umarzaniu tej sprawy, biorąc pod uwagę dobrą wolę obu stron rozwiązania sporu. Natomiast oczywiście możemy się zastanawiać, natomiast miałbym taką propozycję dla opozycji, bo tutaj pan senator porównywał pewne sytuacje, ale to jest tak, jakbyśmy my mieszkali we wspólnym mieszkaniu. Pan w jednym pokoju, ja w drugim pokoju i mieli jakiegoś innego nieznośnego sąsiada w drugim mieszkaniu. I jeden z nas by negocjował z nim jakieś, powiedzmy, żeby nie wiercił dziur w ścianach, a drugi mówiłby, to on ma rację, niech wierci te dziury, a ty nie masz racji. I to jest właśnie tego typu stanowisko, że nasza opozycja niekiedy potrafi się wpisać po prostu w politykę zagraniczną innych państw. Tak po prostu na złość swojemu własnemu państwu, na złość swojemu własnemu rządowi. O Turowie za chwilę, w debacie dnia. Panie profesorze, nam zależy na silnej polityce Polski, bo takie przypadki, że państwo z Unii Europejskiej kierowało skargę do Trybunału przeciwko innemu państwu, no to były przypadki, pan dobrze o tym wie, 3 albo 4 chyba w historii Unii Europejskiej. To bardzo źle świadczy o skuteczności polskiej dyplomacji. No i to nie my skierowaliśmy przecież. Panie senatorze, razem stoimy po stronie Polski. Ja akurat o panu mam bardzo dobre zdanie i myślę, że wiele dobrego można wspólnie zrobić. Natomiast czasami bywa tak, że niektórzy posłowie opozycji stają po stronie Władimira Putina, stają po stronie Aleksandra Łukaszenki i stają także po stronie Republiki. Wraca klimat nocnej debaty w Sejmie. Zostawmy, jest miły piątek i... Pani redaktor, to tu przecież nawet nazwisko Envera Hodży padało w tym studio. I to nie z mojej strony, prawda? Padało, ale jednak klimat był, umówmy się. Czyżbym posunął się dalej? Zostawmy. Krzysztof Brejza, Koalicja Obywatelska. Dziękuję panie senatorze. Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O Turowie za chwilę więcej, bo rzeczywiście dzieje się sporo i pytanie, co dalej w związku z tym?
Przedstawiliśmy bardzo konkretne propozycje, przedstawiliśmy daleko idące propozycje. To jest obiektywnie rzecz biorąc bardzo dobra oferta. Ona niestety spotkała się w ostatniej fazie z eskalacją żądań po stronie czeskiej, która spowodowała, że ta oferta nie została przyjęta. Ja to nie beru jako krach jednani. Nie traktuję braku umowy jako krachu porozumienia, ale że obie strony muszą jeszcze to i owo przemyśleć, żeby znaleźć potrzebne rozwiązanie. Nie ma jakiegoś konkretnego terminu, ale jest gotowość spotkania w najbliższych dniach, by doprowadzić sprawę do końca. Jestem zły, jestem zawiedziony tym, bo liczyliśmy na to, że będziemy mieli tutaj do czynienia właśnie z postępowaniem, które ma na celu osiągnięcie porozumienia. Niestety nie spotkaliśmy się z tym. Bardzo tego żałuję. Liczę na to, że wciąż jeszcze gdzieś będziemy w stanie się za jakiś czas być może spotkać, ale dziś rzeczywiście jest tak, że stosunki polsko-czeskie są jednym z największych przegranych tego sporu. Te stosunki nie tylko się nie poprawiły, na co bardzo liczyliśmy, te stosunki bardzo mocno dzisiaj ucierpiały. Jacek Wilk z Konfederacji, dobry wieczór. Jakub Wiech, Energetyka 24, dobry wieczór, dobry wieczór panowie. No i dobrze. Czesi się nie chcą dogadać, krótko mówiąc, tak? Dlatego, że polityka, czy dlatego, że coś innego? Jakub Wiech. Czesi nie chcą dogadać, bo polityka, moim zdaniem, z tego względu, iż wnioskując po samej treści umowy, jaką przedstawiono, jaką wynegocjowano wczoraj w Pradze, no to trudno powiedzieć jeszcze, co my byśmy mogli Czechom dać w tym sporze. Mają już bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o finanse. Mają dobre warunki, dobra, jeżeli chodzi o... słyszałam, że to nie jest jakiś taki bardzo ważny temat u nich w kampanii. Już jest. Warto zwrócić uwagę, jest, na przykład, tak? Kto zainteresował się tą sprawą. Organizacje ekologiczne, takie jak Greenpeace, to wszystko podbija uwagę. To wszystko sprawia, że ten konflikt o Turów staje się naprawdę istotnym elementem w czeskiej przestrzeni medialnej. Na wystąpienia ministrów, którzy przemawiają w czasie negocjacji, przyjeżdżają w zasadzie wszystkie czeskie ważniejsze media. Więc to już jest sprawa, która jest medialna. Ona może początkowo nie była jeszcze tak bardzo grzejąca, mówiąc kolokwialnie, jak mogłaby być, ale w tym momencie mówimy już o naprawdę zainteresowaniu mediów i opinii publicznej tą właśnie sprawą. Czyli czy nasza taktyka teraz powinna być taka, to przestajemy już się wysilać i już tak dodając do tematu. Przestaniemy palić prąd nadaremno w tych rozmowach, bo to i tak nic nie da. Odpuścimy sobie, poczekamy, aż będą te wybory i po prostu oni się wtedy zgodzą. No, tak, dyplomacja jest tylko pewnym przedłużeniem siły danego państwa, siły negocjacyjnej, a zwłaszcza tego, co może zaoferować innym państwom. No, takie sytuacje weryfikują tak naprawdę prawdziwy stan polskiej polityki zagranicznej i pozycji Polski. Bo jeżeli my z takim państwem jak Czechy nie potrafimy się dogadać, to znaczy, że z punktu widzenia Czech jesteśmy państwem mało istotnym, z którym właściwie nie ma co za bardzo teraz dyskutować. Można stosować właśnie takie środki jak orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tutaj Polska generalnie nie ma nic Czechom do zaoferowania. To znaczy nie ma w tym sensie, że nasza dyplomacja nie ma, bo generalnie to mamy bardzo dużo rzeczy do zaoferowania Czechom. Tylko ponieważ stan naszej polityki zagranicznej jest taki, a nie inny, to w ogóle tak się nie posługujemy tymi środkami, tymi możliwościami, jakie mamy. No dobrze, no, ale to można powiedzieć, poziomie... że w takim razie to oni się nie chcą też z nami dogadać, więc ich dyplomacja też jest kiepska, bo są na przykład pieniaczami i się skłócają ze swoim no, dużym, ważnym sąsiadem. Nie, tak no, to działa w drugą stronę. Ale przecież, przepraszam bardzo, rząd czeski interesuje swoich interesów i to od tego jest, a my powinniśmy interesować swoich interesów i od tego jesteśmy i od tego jest nasza cała służba zagraniczna i dyplomacja, która się absolutnie nie wywiązuje ze swoich możliwości. Jeżeli my nie zamkniemy kopalni, więc co im to da? Ale właśnie tu jest ten drugi poziom, o który chciałem zahaczyć, ten poziom na już powiedzmy Unii Europejskiej czy właśnie Trybunału Sprawiedliwości i tego kuriozalnego orzeczenia. Bo to orzeczenie jest kompletnie kuriozalne. Proszę zwrócić uwagę, że cały spór poszedł o to, że Czesi zarzucali Polsce, że w regionach przygranicznych brakuje wody. Po prostu spada poziom wody z powodu tego, że jest kopalnia. No więc jeżeli to orzeczenie, ten środek tymczasowy miałby jakikolwiek sens, no to on powinien dotyczyć tej kwestii właśnie. Tymczasem on nie dotyczy w ogóle kopalni, tylko dotyczy zamknięcia elektrowni. Równie dobrze ta elektrownia mogła być 200 km położona dalej od kopalni. Czy też mielibyśmy ją zamykać w tej sytuacji? I tu jest duży problem, dlatego że po raz kolejny widzimy, że Unia Europejska, w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości, no wychodzi poza swoje kompetencje. Bo artykuł 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jedyny, który w tym traktacie opisuje środki tymczasowe, mówi tylko tyle, że te środki powinny być niezbędne. Mhm.
Niezbędne. Jakub wie. Czy to jest niezbędny środek? Absolutnie nie. Znaczy, on wychodzi daleko poza to, co jest potrzebne. Absolutnie drastyczny. I to też powinniśmy zwalczać. Tymczasem ja nie widzę w ogóle żadnych działań polskiej dyplomacji w tym kierunku, żeby z tym orzeczeniem... Zdaje się, że od orzeczeń zabezpieczenia nie ma, odwołania. Nie ma, nie, ale nie ma wyłączenia. Pan mecenas bardzo ważne sprawy, jeżeli mogę naprostować. Mhm. Bo po pierwsze, spór, który w tym momencie toczymy, jeżeli chodzi o orzeczenie w przedmiocie nałożenia środków tymczasowych przez Trybunał Sprawiedliwości, nie dotyczy wpływu hydrologicznego. On dotyczy wydania koncesji na operowanie kopalni Turów do 2044 roku z pominięciem, jak podniosła strona czeska, badań dotyczących środowiska, dotyczących ochrony przyrody. Więc tutaj mówimy o formalno-prawnym zarzucie, który został uznany przez Trybunał Sprawiedliwości w takim zakresie, że trzeba było nałożyć środek tymczasowy w postaci wstrzymania pracy kopalni. Ten środek dotyczy kopalni. Było z góry, dotyczy oczywiście kompleksu Turów, bo bez kopalni Turów my nie damy rady utrzymać pracy elektrowni Trybunał Turów. Wydając takie zabezpieczenie, wiedział, że my nie damy rady tego i to jest skandaliczne, faktycznie zgodzę się z tym, że to postanowienie Trybunału jest zbyt daleko idące, bo to jest nieco precedensowe, jeżeli chodzi o właśnie rozstrzyganie w przedmiocie działającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej jednostki wytwórczej, która stanowi bardzo ważny komponent bezpieczeństwa energetycznego i w ogóle miksu energetycznego, a także infrastruktury przesyłowej, bo tuż przy elektrowni Turów jest ważny węzeł przesyłowy dla energii elektrycznej, który pozwala przesyłać energię m.in. ze wschodnich Niemiec. Nie, ja będę cały czas podtrzymywał. Środek tymczasowy, bo czym innym jest postępowanie właściwe, środek tymczasowy jest absolutnie, nie da się go sklasyfikować jako niezbędny. I tutaj to orzeczenie poszło zdecydowanie za daleko. Tak jak pani redaktor zauważyła, rzeczywiście w tym przepisie nie ma mowy o możliwości odwołania, ale też nie ma przepisu, który by to zabraniał. W ogóle traktaty Unii Europejskiej w tym zakresie nie są zbyt jasne niestety, natomiast wszystkie cywilizowane państwa świata i wszystkie cywilizowane systemy zakładają to, że od każdego orzeczenia, także tymczasowego, można się odwołać. Więc tutaj polski rząd powinien jednak mimo wszystko zwalczać to orzeczenie, co nie zmienia faktu, że oczywiście wyłączyć kopalni, nie kopalni, tylko elektrowni się nie da, no nie oszukujmy się, no wyłączenie w tej chwili. I słyszymy też przed chwilą, Karol Karski też mówił, powtarzając tak jak inni politycy, że nie zapłacimy też tych kar. No, jeżeli nie zapłacimy, to Komisja Europejska po prostu je potrąci ze środków, które są w Polsce wypłacane. Jest taka, że Czesi w końcu wycofają ten... Mamy nadzieję. To jest chyba naczelny cel negocjacyjny polskiego rządu. Natomiast co do odwołania, oczywiście tutaj nie ma wprost w przepisie w tej kwestii odwoławczej, natomiast jest wskazanie, że Trybunał może zmienić środek tymczasowy, jeżeli ponownie się zbierze i ponownie przeanalizuje sprawę, uwzględniając dodatkowe głosy stron. I myśmy zgłosili po nałożeniu w maju tego roku tego środka tymczasowego dotyczącego wstrzymania pracy w kopalni, zgłosiliśmy polską opinię w tej kwestii, która podnosiła wątki właśnie dotyczące chociażby bezpieczeństwa energetycznego i wpływu tej decyzji na nasz system elektroenergetyczny. Natomiast Trybunał nie uznał ich tej argumentacji za wystarczającej. I myślę, że to też jest bardzo ważne, że jednak tutaj nie rozumiemy się z Trybunałem Sprawiedliwości, chociaż sądzę, że racja jest po stronie polskiej, bo to jest naprawdę ważna elektrownia, ważna kopalnia, której nie możemy wyłączyć tak od po prostu. Tak, i o znaczeniu dla lokalnej społeczności, nie tylko, bo w globalnej skali dla Polski też mówiliśmy o tym wiele, więc zostawmy. Ale przez chwilę, która nam jeszcze została, chciałam zapytać, czy panowie zdołają rozsądzić swój stary spór o węgiel, który już stał się po prostu legendą również w mediach społecznościowych, bo pan Jacek Wilk twierdzi, że można ten węgiel zgazowywać i w ten oto sposób pozyskiwać, w ogóle potęgą oraz kuwejtem. To nie jest właściwie spór o węgiel. To jest spór o to, czy my rzeczywiście podchodzimy w sposób racjonalny do sytuacji w Polsce, czy nie podchodzimy do tak zwanej transformacji energetycznej, bo się nie oszukujmy się. Znaczy w ogóle nie wmawiamy takich bzdur Polakom, że w ciągu najbliższych, nie wiem, 15-20 lat jesteśmy w stanie się przestawić na tak zwane zielone źródła energii. No, ale, to jest po prostu niemożliwe z tego powodu. Ale pakiet klimatyczny unijny zakłada to właśnie. No to więc trzeba go wypowiedzieć, niestety. Dlatego to jest niemożliwe z dwóch zasadniczych powodów, o których się nie mówi prawie w ogóle. Znaczy o tym mówię od lat, ale to właściwie w przestrzeni publicznej nie istnieje. Pierwszy powód. Nie mamy kompletnie dostosowanych sieci energetycznych. I to się właśnie w tych dniach pięknie przejawiło, bo do Sejmu wpłynął nawet taki projekt ostatnio 1382, który tak naprawdę rozwala fotowoltaikę z tego powodu, że nasze sieci energetyczne zamiast dostosowywać właśnie, przebudowywać ten system, tę infrastrukturę, to doszło do wniosku, że lepiej hamować rozwój fotowoltaiki, dlatego, że ona zaburza, niszczy funkcjonowanie sieci. W takim stanie są nasze sieci. Więc zapomnijmy o jakimkolwiek dużym miksie energetycznym, zanim nie przeprowadzimy ogromnej przebudowy sieci. Druga rzecz. Druga rzecz.
nie mamy magazynów energii. One nam są potrzebne na co najmniej 10 gigawatogodzin. Tego nie mamy. Moglibyśmy to mieć, bo Chińczycy chcieli nam sprzedać, ale Amerykanie zabronili. I tu wkracza polityka, proszę państwa. I fakty są takie, że to, co teraz możemy zrobić, to tak. Obniżyć radykalnie VAT na prąd. Obniżyć akcyzę, bo mamy przecież VAT cały czas. 23% na prąd. To jest jeden z najwyższych w Europie. Nie jest najwyższy, bo na przykład Węgrzy mają wyższe, ale jeden z najwyższych. Dlaczego nie mamy 5% w tej chwili VAT-u na prąd na przykład, tak? No to odpowiedź oczywista, bo rząd bardzo łatwo w ten sposób uzyskuje środki. Druga rzecz. Musimy bardzo mocno zliberalizować prawo energetyczne tak, żeby rzeczywiście dawać swobodę, dużo większą swobodę w możliwości produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł, ludziom po prostu. W tej chwili to się raczej odwrotnie robi, się ogranicza, zawęża te możliwości. Ogranicza się po to, żeby nie zanieczyszczać środowiska właśnie. Nie. Ogranicza się właśnie dlatego, że nasze sieci nie nadążają. I to jest ten problem. No i kolejna rzecz. Oczywiście trzeba też testować nowe technologie przetwarzania węgla, w tym podziemne zgazowanie. Węgla. I Polska mogłaby tu być liderem, gdyby nie to, że znowu jest blokada polityczna, nie to, a nie ekonomiczna. Gdyby nie to, że nie ma takiej technologii. Jest, oczywiście, że jest, bo jest Polska już była testowana. O której mówi pan poseł, to jest tak naprawdę rozwijana od 25 lat, tylko nie może się rozwinąć pomimo istotnych nakładów i niestety ona nie pasuje do tych ram, jakie mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Zgazowanie węgla, czy produkcja wodoru z węgla, to nie są technologie, które pasują do ram polityki klimatycznej, bo wiążą się na przykład z dużą ilością emisji, która jest zwalczana, więc w tym momencie zgodzę się z tym, że to jest dyskusja o tym, co jest racjonalne, a co nie. Tylko, że niestety pan poseł prezentuje podejście nieracjonalne, bo my nie możemy się dalej opierać na węglu, gdyż po pierwsze nie mamy go już nawet tyle, żeby zaspokoić nasze własne potrzeby. Importujemy ten węgiel w 70% z Rosji. No bo zamykamy niestety kopalnie. No ale jak możemy zamykać kopalnie? W sensie, jeżeli nasze własne kopalnie w tym momencie nie są efektywne, bo na przykład w tym momencie kopalnie z Rosji, kopalnie węgla kamiennego w Rosji wyglądają tak, że jest odkrywka. Panie pośle, w Rosji, w Australii, w Kolumbii wydobywa się węgiel metodą odkrywkową. U nas rekordzista, jeżeli chodzi o głębokość kopalni, to jest 1300 metrów pod powierzchnią ziemi. Jak pan chce, żeby ten węgiel z polskich kopalń, wydobywany ponad kilometr pod ziemią, był bardziej jakbyś atrakcyjny niż To są dwie różne rzeczy. Węglu, bo jesteśmy w takim patologicznym układzie podtrzymywanym przez energetykę węglową, która godzi się płacić większe stawki za ten węgiel. A co do sieci przysłowych, to zmiany prawne, które pan mówi, to jest po prostu egzekwowanie prawa europejskiego, które w tym momencie dotyczy właśnie tego, gdybyśmy wypowiedzieli pakiet klimatyczny. Nie da się go wypowiedzieć w tym zakresie, bo to jest teraz fundament spoistości Unii Europejskiej, która... Czyli rozwalilibyśmy Unię, ale to pan poseł by się cieszył. Nie, oczywiście, że się da. No myślę, żeby się cieszył. Oczywiście, że się da, bo to nie jest element spajający Unię Europejską. To jest osobny zupełnie traktat. Natomiast bardzo ważna rzecz co do tego węgla. Mówimy o dwóch zupełnie innych rzeczach. Wydobywanie węgla metodą tradycyjną, czyli tak mniej więcej do 1200 metrów głębokości. Oczywiście tutaj mamy go coraz mniej. Natomiast poniżej tej głębokości mamy gigantyczne zasoby, około 500 miliardów ton węgla. Z każdej tony węgla można wyprodukować około 400 metrów sześciennych wodoru. Za pomocą technologii podziemnego zgazowania węgla, czyli przetwarzania go głęboko pod ziemią, oczyszczania właśnie tego syngazu z pozostałości, możemy tego wodoru mieć ile chcemy. A ile wtedy produkujemy węgla? Ja tylko dokończę. Teraz właśnie ostatni etap tej technologii polega na tym, żeby dopracować system, w którym się jako odsiewa wodór od całej reszty i zatrzymuje pod ziemią tę pozostałą część tego syngazu. I tu trwa wyścig. Na przykład Japonia ostatnio bardzo przedsięwzięła duże środki, żeby tę technologię dopracować. Niestety Polska z powodów politycznych zostaje w tyle, a moglibyśmy mieć morze wodoru, którego byśmy sprzedając mogli na przykład stworzyć fundusz emerytalny i spłacić wszystkie długi ZUS-u. Japonia przedsięwzięła te środki, nie ma żadnej opłacalnej, dużoskalowej inwestycji w tym zakresie, a wodór, który produkujemy w tym właśnie procesie jest spychany już na bocznicę wobec wodoru zielonego z produkcji elektrolizy w ramach źródeł odnawialnych, energii z źródeł odnawialnych, czy wodoru fioletowego w ramach pracy energetyki jądrowej. Powiem tylko, że prezydent Duda powiedział Dominice Tarczyńskiej z Polsat News, że potrzebne będą nam elektrownie atomowe. To jest inny problem. Powinniśmy mieć już trzy przynajmniej. I że to jest albo zacząć budować w przyszłości, jeżeli chodzi o Polskę oczywiście, bo niekoniecznie o inne kraje. Mamy trzech oferentów, Amerykanów, Francuzów i Koreańczyków. Jakub Wiech, Energetyka 24, Jacek Wiech, Konfederacja. Bardzo dziękuję. Po krótkiej przerwie kary dla kierowców, kary, które mają być znacznie wyższe. W Sejmie dzisiaj pierwsze czytanie i wielki krzyk między innymi od posła z Konfederacji, Dobromira Sośnierza. Posłuchają państwo po przerwie i będą eksperci też.
Wielkie urodziny Euro. Świętuj z nami cały miesiąc. Sprawdzaj mocne promocje, wielorabaty, hity dnia. Smartfon Realme 211 zł taniej, a na inne wybrane produkty do 3 rat gratis w sklepach i na euro.com.pl. W 85. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, 9 października, program Trzeci Polskiego Radia zaprasza na wyjątkowy wieczór wypełniony muzyką i wspomnieniami o Agnieszce. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My voice, my strength. The new Eau de Parfum Intense. Voce Viva, Valentino. Ale mnie dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian, ma moc. U mnie się kręci, że hu, hu. Ach, tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne, dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE, prowadzimy w zielonej zmianie. Tej jesieni. Chcę, żeby to pani dalej poprowadziła to śledztwo. Wiem, ale jeżeli śledztwo ma się udać, to musimy sobie zaufać. Oglądaj AXN HD w Polsat Box na pozycji 35. AXN. Luka, jak nas przekonasz, że Orange Światłowód jest gigaszybki? Bardzo prosto, zobacz, co tu się dzieje. Szybko, szybko, zobaczcie! O, ktoś tu potrzebuje szybszego internetu. Szybko, wyścig się zaczyna. A ty nie miałeś się uczyć? Już to szybko ogarnąłem. I teraz pomyśl, jaki oni muszą mieć szybki internet, żeby za nimi nadążył. No i to się sprawdza. Teraz giga prędkość w supercenie. Orange Światłowód taniej o 240 zł przez pierwszy rok. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Jeszcze chwilka, jestem za 2 minuty. Myślisz, że jest różnica między przebieraniem się a rozbieraniem w miejscu publicznym? Nie planowałam dziś przebierania się w parku, ale co tam? I za to cię kochamy. W porządku, Glam Squad, idziemy. Czuję się jak bohaterka filmu akcji. Bądź kim chcesz, H&M. Piękny ogród. Gdy dbasz o niego regularnie, nawet pozbycie się kamieni to tylko chwila. Regularnie, to ja mam zaparcia. Weź Ksenny Balans, która działa dłużej. Co za ulga! Moje życie już nie kręci się wokół zaparcia. Ksenny Balans działa jak natura chciała. Tylko teraz podwójnie czekoladowe Toffifee Double Chocolate. Teraz za przesyłkę OLX w kategorii moda zapłacisz tylko złotówkę. Przesyłki OLX. Cała Polska po sąsiedzku. Czy wciąż masz tę torebkę? Niestety sprzedałam ją. To nie zabieraj mi czasu. Nie zajmuj się dramą, tu liczy się styl. Nowe życie mody z Zalando Brion. Zalando. Skoda Enyaq iV. Mój elektryczny SUV. To moc i zasięg. To troska o przyszłość moich najbliższych. Global clothing consumption has doubled in the last 15 years. We can change that. When we buy better, we can wear longer. Nowa Sensodyna odbudowa i ochrona o głębokim działaniu. Ma naprawdę niezwykłe działanie, ponieważ dociera bardzo głęboko i znosi nadwrażliwość zębiny. Działanie jest udowodnione naukowo. To bardzo poprawi jakość życia pacjentów. To moja rekomendacja. Czujesz się niewyraźnie? Rutinoscorbin mobilizuje Twój organizm do walki z infekcją. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rutinoscorbin wspomaga leczenie we wszystkich stadiach przeziębienia. Lubella na drugie danie? Tak. No dobra, ale z krewetkami? Mhm. Albo z pulpetami. Nie lubię pulpetów, a ja tak. Okej. Z kurczakiem. Na kolację. Tak? Tak. Super, gratulacje. Co? Z truskawkami? Tak. I z czym jeszcze? Szpinakiem. Serem. Burakami. Z sosem łowicz. Czyli mogę dodać to, co lubię. Tak. 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 Lubella. Tak, jak lubisz. W MediaMarkt wszystko działa dla mnie, bo jak chcę mieć frajdę z technologii. To mi podpowiadają, jak mieć jej jeszcze więcej. Jak mi się nie chce iść do sklepu, to sklep przychodzi do mnie. Jak zaszaleje na maksa ze sprzętem, to się raz, dwa naprawi. Bo dzięki nim mam dom z najlepszym widokiem. A gdy nie wiem co i jak, mogę liczyć na pomocną dłoń. Chcesz mieć radość z technologii? MediaMarkt. Do usług.
Jak w każdy zwykły dzień, w pewnym małym miasteczku sklepy otwierają się w rytmicznym tańcu. Właściciele dbają o swoje królestwa jako najwspanialsze miejsca na ziemi. Ale w jednym sklepie, tuż za rogiem, ktoś najwyraźniej jest mocno zajęty. Aha, wszystko jasne. Pan Stanisław, odkąd zamówił terminal, nie ma czasu na pogawędki. Jeżeli chcesz rozwinąć swój biznes, zamów terminal za darmo już dziś. Dzisiaj używane samochody kupuje się siedząc na kanapie. Chcesz zobaczyć? Potrzymaj mi kawę. Na Carvago mają 700 tysięcy aut. Przydałoby się coś większego. Napęd na cztery koła i siedzenia w skórze. Zanim kupię samochód, Carvago go sprawdzi. W idealnym stanie. Kup! Dokładnie tak jak mówili. Carvago. Ty wybierasz online, my sprawdzamy i przywozimy. A w razie czego do 14 dni możesz zwrócić samochód. Podniesienie kar dla kierowców, którzy są po prostu piratami drogowymi, powiązanie liczby mandatów z ceną OC, zaostrzenie finansowej odpowiedzialności nietrzeźwych sprawców wypadków. O tym już teraz, bo pierwsze czytanie dzisiaj w Sejmie. W studiu Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Alterego. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór Marek państwu. Marek Kolewski, były policjant, ekspert ruchu drogowego, także z nami na łączach. Dobry wieczór panie Marku. A tak tytułem wstępu do tej dyskusji, Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, bo ta debata w Sejmie wielce emocjonalna i mówił tak dzisiaj. Te drakońskie kary są przewidziane przede wszystkim za przestępstwa bez poszkodowanych. Za to na przykład, że jakiś hipokryta za biurkiem uznał, że on wie lepiej, jak szybko można jechać w danym miejscu. I tylko dlatego, że ten idiota za biurkiem postawił jakiś głupi znak, którego i tak nikt nie przestrzega, karany będzie jakiś pechowy kierowca jadący zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Tylko ofiara losu jeździ po mieście 50. Miliony ludzi jeżdżą normalnie i większość z nich nigdy nie powoduje żadnego wypadku. I nadal będą tak jeździć, po prostu jakiś nieszczęśnik od czasu do czasu zapłaci taki podatek od pecha, bo tym są właśnie te mandaty, to jest podatek od pecha, podatek od normalnej jazdy. A wy chcecie zasadzać się na normalnych ludzi jak zbóje przy moście i wyciągać haracz, chociaż sami jeździcie przecież tak samo. Brzydzę się hipokrytami od lewa do prawa, którzy to popierają. Konfederacja składa wniosek o odrzucenie tego w całości. Dziękuję. O zrzucenie tego G w całości. Janusz Popiel, tam była mowa o tym, że idioci za biurkami sobie coś wymyślają, a kierowcy będą cierpieć. Ja przysłuchiwałem się tej dyskusji w Sejmie i jestem przerażony w sumie, ponieważ minister Weber, który prezentował rządowy projekt, ma naprawdę znikomą wiedzę o przyczynach wypadków, rodzajach wypadków. Pani redaktor, w statystykach policyjnych główną przyczyną wypadku jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. I teraz proszę uruchomić wyobraźnię. Przyjeżdża pani na miejsce zdarzenia, są dwa rozbite pojazdy. Jak pani może określić prędkość, przy jakiej doszło do zderzenia? A policjant w ciągu 7 dni ma obowiązek wprowadzenia do Sewiku danego zdarzenia, prawda, jako wypadku drogowego. Pierwszą, i on może podać tylko jedną przyczynę wypadku. Pierwszą pozycją zakreśla krzyżyk niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Nie weryfikuje się tego w oparciu o postępowania dalsze, czyli opinie biegłych, postępowania prokuratorskie, wyroki sądów. I statystyki wypadków drogowych w Polsce są mało wiarygodne. Ciężkość wypadków, czyli liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków. W Polsce 9,6 w 2019 roku, w Niemczech 1. Ale Niemcy rejestrują ponad 300 tysięcy zdarzeń drogowych jako wypadki. My nieco ponad 30. Czyli jeżeli podzielimy przez populację, to powinniśmy mówić, mamy najbezpieczniejsze drogi w Europie. Nie mamy. Ale nie mamy. Raport NIK-u to pokazał, że duża liczba zdarzeń drogowych, które powinny być kwalifikowane zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego policji, nie trafia do statystyk. Więc jak przeprowadzić jakieś badania? Tu u państwa minister Weber mówił o tym, że nie było żadnych badań dotyczących przyczyn wypadków, analiz w związku z tym i ukierunkowania na podwyższanie ewentualnie wysokości mandatów.
Panie Marku, oparto się o statystyki polityczne, o sondaże społeczne. Panie Marku, chodzi o statystyki, o to, że ma być to populistyczne, czy o to, żeby wreszcie ukrócić szaleństwo na drogach? Znaczy, na początku chciałbym powiedzieć, że te zdania Janusza Popiela dobrze znam, ale my mówimy tylko o statystykach. Chciałbym, żeby dobrze brzmiało, że postępowania przygotowawcze w sprawie wypadków drogowych są prowadzone bardzo starannie, bardzo obiektywnie. Policjanci także współpracują z prokuraturą i biegłymi najlepszej, najwyższej tak zwanej półki, a więc tej, no myślę, że to, o czym powiedział pan Janusz Popiel, ma pokazać tylko, że ta wstępna kwalifikacja policji na miejscu zdarzenia drogowego nie zawsze idzie w parze z efektem finalnym. Natomiast do rzeczy. Panie redaktor, ja jestem zwolennikiem podwyższenia mandatów karnych. Oczywiście mamy jedne z najniższych mandatów karnych w Europie, od prawie 20 lat nie podwyższane, nieprawda. Ale niestety droga. Chciałbym powiedzieć w ten sposób, że w przypadku zbiegu wykroczeń można nałożyć mandat karny w wysokości do 1000 zł. I myślę, że ta górna granica 1000 zł powinna wchodzić w grę, jeżeli chodzi o pracę nad zmianą kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia. 5000 zł. Panie redaktor, średnia krajowa to jest, myślę, że około 4000 zł. Ja jestem mieszkańcem 4300 netto. Miasteczka, gdzie mieszkańcy zarabiają średnio 2-2,5 tysiąca złotych. I pan, tak? mówi tak jak posłowie dzisiaj, którzy przede wszystkim właśnie mówili, to zawsze będzie tak, że po prostu nie będą płacić, bo nie będzie ich nie stać. Nie będą trafiali do aresztu. Więc to będzie fikcja, tak? Panie do aresztu proszę? Będą trafiali. Poza tym pani redaktor Marek powiedział, że mamy jedno z najniższych mandatów. Panie Marku, za chwilkę. W przeliczeniu na przeciętne wynagrodzenia netto nie mamy najniższych mandatów. W Czechach za przekroczenie prędkości o 31 km na godzinę mandat wynosi 38 euro. Równowartość, prawda?